i godzina na antenie Radia Wrocław przed nami. Witam Państwa i zapraszam. Dziś rozmawiamy o świadczeniu wspierającym. To świadczenie dla osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Razem z nami pani Lucyna Scholz z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I zapraszam, kto z Państwa ma problemy, wątpliwości, pytania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji jak zawsze do godziny 13. I zapraszamy. 71 391 0000, to już numer telefonu jest w tej chwili do Państwa dyspozycji. Oczywiście także nasz adres mailowy reakcja24@radiowroclaw.pl. No to zacznijmy od podsumowania tego, co wydarzyło się po naszym poprzednim programie, ponieważ były osoby, które prosiły o pomoc. Pani Lucyna dzwoniła, załatwiała i jak to... Załatwiłam, tak, pani redaktor, wszystko. Tak jak byliśmy 100%, umówione, tak? 100%. To osobiście dzwoniłam. Były problemy tego typu, że państwo chcieli wiedzieć, na jakim etapie znajduje się wniosek. Szczęśliwym trafem były to sytuacje takie, które już lada moment miały być objęte tym komisją i tak było, że tak powiem, już do końca domówione terminy i wszystko było załatwione. No to dobrze, czyli te sprawy, które państwo nam powierzyliście, zostały załatwione, natomiast to, co dzisiaj nam państwo powierzycie, to będziemy załatwiać i już jesteśmy ze słuchaczem, tak? Dzień dobry, witamy. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Już witam, panie Juliuszu. Słuchamy pana. Pani Małgosiu, ja dzwonię w takiej sprawie. Moje pierwsze papiery zostały złożone w marcu. Panie Juliuszu, a czy mogłabym pana poprosić, bo mamy nieprzyjemny taki dźwięk, który może oznaczać, iż pan gdzieś ma radio włączone. Może pan ściszyć? O, bardzo proszę o ściszenie radioodbiornika, wtedy będziemy mieli tutaj komfort rozmowy na antenie Radia Wrocław. A teraz? No może teraz będzie dobrze, słuchamy, dobrze. Pani Małgosiu, chodzi mi o taką rzecz. Moje papiery i mojej sąsiadki zostały wysłane pierwszy raz w marcu. Tak. Po ostatniej audycji, jak była pani, tak, ponownie wysłane za potwierdzeniem 8 lipca i zaznaczone, że dla pani Lucyny. Tak. I chciałbym się dowiedzieć, czy to już doszło, czy nie. Panie Juliuszu, ja oczywiście sprawdzę, jak pana kojarzę, jak najbardziej, bo byśmy rozmawiali nie tylko raz, tylko kilka razy, bo pan jest osobą niedowidzącą i razem z sąsiadką pan mnie kontaktował i z nią też również rozmawiałam i pamiętam pana. Muszę osobiście to sprawdzić, ponieważ my mamy tysiące tych wniosków. Jeżeli były dla mnie, to na pewno je zarejestrowałam, ale teraz, że tak powiem, z nazwiska nie odpowiem. Ale rozumiem, że skoro pani rozmawiała z panem Juliuszem... Mam zapisany adres do niego, dlatego sprawdzę odzwanie po audycji. A jaki był problem? Bo nie wiem, bo pan... Właśnie to było między innymi to, o czym żeśmy rozmawiały, że były dokumenty, miały być wysłane. Okazało się, że nie zostały wysłane, gdzieś w którymś miejscu. Tak? Tak, i teraz właśnie 8 słyszę, że pan przesłał jeszcze raz. Tak. Poszły jeszcze raz moje i mojej sąsiadki za potwierdzeniem właśnie. Bardzo dobrze. Dlatego ja oddzwonię po audycji, będę u siebie, mam telefon do pana, nawet chyba tu przed nosem, nie będę odczytywać, także na pewno zadzwonię. Panie Juliuszu, więc sprawa w dalszym ciągu w toku, ale już jesteśmy na dobrej drodze, bo skoro pan wysłał za potwierdzeniem, to myślę, że już teraz będzie wszystko dobrze, ale potwierdzimy to jeszcze, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, ponieważ bardzo często zdarza mi się, że przy różnych okazjach rozmawiając ze słuchaczami spotykam wiele osób, które nie wiedzą o tym, że jest świadczenie wspierające i że można z niego korzystać. Dlatego chciałabym raz jeszcze przypomnieć Państwu, kto może z tego świadczenia wspierającego korzystać, jakie są warunki otrzymania takiego świadczenia, dobrze? Warunkiem otrzymania świadczenia wspierającego jest posiadanie
wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. I to nie ma znaczenia, jaki ten stopień jest, czy to jest umiarkowany, znaczny, czy lekki. Nie ma to żadnego znaczenia. Mogą być też te orzeczenia ZUS-owskie, gdzie jest powiedziane, że osoby są niezdolne do samodzielnej egzystencji lub do wykonywania jakiejś pracy. Mhm. Także mogą być... To jest pierwszy i najważniejszy warunek. Tak, orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli się posiada. Wtedy trzeba wypełnić wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Do tego wniosku jest taki załącznik, który się nazywa kwestionariusz samooceny. Te dwie rzeczy trzeba wypełnić i wraz z tym orzeczeniem wysłać. Jeżeli ktoś posiada pełnomocnika prawnego ze względu ustanowionego przez sąd lub przez notariusza, to wtedy jeszcze kopię tego pełnomocnictwa. Dobrze. I teraz jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, bo to, że ktoś posiada orzeczenie o niepełnosprawności, nie oznacza, że otrzyma takie świadczenie wspierające, ponieważ tutaj jest komisja lekarska, która weryfikuje stan zdrowia każdej osoby. Nie, nie tak? Chodzi o zdrowie, pani nie Małgosiu. Zdrowie, tylko orzeczenie jest, czyli mamy tutaj weryfikację dotyczącą zdrowia. Natomiast tutaj określamy, że tak powiem, jak odnajduje się dana osoba w życiu, jak można mu poprawić warunki. I to jest świadczenie wspierające, które ma na celu jakby poprawienie komfortu tym osobom niepełnosprawnym. Komfortu życia. Dokładnie. Mm-hmm. I to można oczywiście, mając odpowiednie pieniądze przeznaczone, w różny sposób wykorzystać na rehabilitację, pomoc jakąś i tak dalej. To już w zależności opiekę, od... To już ta osoba sama decyduje. Tak. Mm-hmm. Ponieważ my nie wydajemy zaocznie decyzji, dlatego muszą się spotkać z tak zwanymi specjalistami, którzy są tutaj jakby przeszkoleni w tej sprawie, żeby przeprowadzić odpowiedni wywiad, który kończy się taką punktacją w zależności... I ta punktacja tu jest najważniejsza. To jest najważniejsza, dlatego żeby uzyskać pieniążki, to trzeba mieć minimum 70 punktów wzwyż. Na 100 możliwych, Na 100 tak? możliwych, mm-hmm, tak. Na 100 możliwych. Powyżej, tak. I wtedy jak my wydamy tą decyzję, to z taką decyzją państwo udajecie się do ZUS-u, gdzie wypełnia się wniosek elektronicznie, podając numer tej decyzji. My jesteśmy z nimi połączeni, widzą to w systemie i wtedy jest odpowiednia wypłata. Mm-hmm. I tak to działa. Jeżeli oczywiście będzie trzeba jeszcze doprecyzować, to naturalnie będziemy to czynić. A teraz pani Katarzyna z Wrocławia. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam panie. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać taką rzecz. Czy jestem osobą w stopniu znacznym niewidoma i złożyłam w marcu wniosek osobiście w Urzędzie Wojewódzkim do Komisji Wojewódzkiej i jak składałam wniosek, pomogła mi pani, która mnie przyjmowała pierwszą stronę, a przy tym kwestionariuszu samooceny zaznaczyła, że po prostu nie jestem w stanie zrobić samooceny na kwestionariuszu z tego względu, że jestem niewidoma. Chciałam zapytać, czy długo jeszcze będę czekać na wezwanie komisji? Nie będzie pani długo czekać. Jesteśmy już przy końcu lutego, początek marca i ja oczywiście wszystkich przepraszam, ale to jest sytuacja taka, że zostało tyle tysięcy wniosków złożonych, co w orzecznictwie przez 4 lata. I przez pierwsze 2 miesiące to była taka ilość wniosków, ponad 14 tysięcy, że trudno było się spodziewać takiej ilości. Dlatego właśnie te pierwsze wnioski, które były styczeń, luty, państwo się obawiacie, marzec, my już jesteśmy teraz na etapie właśnie koniec lutego, początek marca, rozpatrujemy i lada moment na pewno będą wezwania. Jeżeli pani chce szczegółowo, to proszę poza anteną zostawić telefon, ja oddzwonię. Nie, ja jeszcze chciałam zapytać taką rzecz, bo ja na przykład teraz w sobotę wjeżdżam na turnus rehabilitacyjny i będę dopiero po 12 sierpnia, więc ja podałam tam telefon swój i adres mailowy. Proszę się nie obawiać. W momencie, kiedy nawet przychodzi zawiadomienie o komisji i państwo nawet po fakcie informujecie nas, że jesteście na rehabilitacji i tak dalej, to usprawiedliwienie zostaje przyjęte i zmieniamy po prostu termin. Także tu się proszę nie obawiać. Ale państwo dzwonicie do petentów? My dzwonimy i wysyłamy listy, staramy się kontaktować tak, żeby było odpowiednio, bo różne są osoby niesłyszące, które nie słyszą telefonu na przykład. No tak. Albo różne są sytuacja, ale tego staramy się, że tak powiem, korzystać z dwóch ścieżek i telefon. Żeby skutecznie dotrzeć, tak? Do dokładnie. Osoby. I jeszcze jedno mam pytanie. Jeżeli na przykład zostanę zakwalifikowana, dostanę te punkty, na jaki okres czasu
jest to świadczenie przewidziane i czy od daty złożenia wniosku liczy się wyrównanie? Już pani wytłumaczę. Zgodnie z ustawą świadczenie jest przewidziane na czas ważności orzeczenia. Czyli ja mam na czas nieokreślony. Jeżeli pani ma na czas nieokreślony, no to tutaj jest na czas ważności orzeczenia nie dłużej niż 7 lat. Zgodnie z ustawą. Natomiast jeżeli jest okresowo, no to na czas tej ważności tego orzeczenia. Natomiast... A jeżeli ktoś ma na krótko i jest w trakcie załatwiania właśnie przedłużenia orzeczenia, Już tłumaczę, chociaż wcześniej rozmawialiśmy też z panią redaktor tutaj o tych właśnie sytuacjach. Można do nas się zwrócić z taką krótką prośbą pisemną, żeby zawiesić wniosek do dnia otrzymania nowego orzeczenia. No bo jeśli państwo zostaniecie przy starym, no to będzie wydana decyzja na ten najkrótszy okres, albo może się okazać, że w ogóle nie zdążymy jakby się zmieścić w terminach. Dlatego jeżeli państwo widzicie, że kończy się ważność orzeczenia, proszę się do nas zwrócić, my zawiesimy ten wniosek. Jeżeli już rozpoczęliście procedurę, tak, prawda? Jeżeli ktoś już zaczął procedurę. Dokładnie. A jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął procedury i widzi, że to orzeczenie, jego termin jakby ważności dobiega końca, to w ogóle lepiej nie rozpoczynać całej procedury, tak? To znaczy, można złożyć wniosek, pani redaktor, można po prostu zawiesić ten wniosek, zwracając się dosłownie parę słów, że proszę o zawieszenie wniosku do dnia otrzymania nowego orzeczenia. Czy to ma znaczenie, kiedy złożymy wniosek? No ma, i właśnie pani pytała o to. To ma o tyle znaczenie, że jeżeli ktoś otrzyma między 87 a 100 punktów, to ma płacone od dnia złożenia wniosku. ZUS mu wyrównuje. Ale musi być ta punktacja między 87 a 100. Czyli tutaj ta data złożenia wniosku ma znaczenie jest istotna. I stąd dlatego mówię o tym zawieszeniu, że jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, można złożyć, tylko musicie państwo zwracać na daty ważności, ponieważ przy takiej ilości tysięcy trudno nam wyłapać tę sytuację. Ja oczywiście jak weryfikuję, to staram się dzwonić i mówić o tym państwu, natomiast no, czasem można tutaj przeoczyć, dlatego proszę pilnować, ale zrobić tak jak mówię, zawiesić ten wniosek i w momencie, kiedy państwo dacie nam nowe orzeczenie, my natychmiast uruchamiamy tą procedurę i państwo w pierwszej kolejności. Żeby ciąg dalszy nastąpił tak, tej procedury. Dokładnie. Nie, no bo ja myślałam, że po prostu niech ta procedura leci, a w tym momencie mam już orzeczenie, że na przykład, no nie ja, bo ja mam na czas na stałe, ta osoba, że doniesie dokładnie, komisji. Z tym, że musi tutaj się do nas zwrócić o to zawieszenie, bo my mamy tyle... trzeba zrobić zawieszenie. Tak, bo my mamy tyle tysięcy wniosków, że w momencie, kiedy nie będziemy mieli tego dokumentu, nie będziemy mogli zadecydować, co z tymi dokumentami zrobić, bo decyduje wnioskodawca, nie my. Więc jeżeli on chce, no to musi to zrobić, tak jak wspomniałam. Z mojej strony to wszystko. Miłego dnia. Dziękuję. I popołudnia. Dziękuję uprzejmie paniom. Dziękujemy również. Do usłyszenia. Jeżeli ktoś złożył wniosek w styczniu, teraz dochodzi już ten moment komisji i wydania decyzji, to wyrównanie przyznanej kwoty jest od stycznia, rozumiem, tak? Panie redaktor, jeżeli uzyska 87 punktów i więcej, tak, to wtedy ma płacone od dnia złożenia wniosku. No załóżmy, że złożył 5 stycznia wniosek. To dostanie wyrównanie z ZUS-u od 5 stycznia. Stąd mówię, żebyście państwo się nie denerwowali, bo jeżeli jest taka sytuacja, że u nas troszkę ta sprawa się przedłuża ze względu na ilość złożonych wniosków, to wyrównanie nastąpi. No dobrze, natomiast, a jeżeli ktoś otrzymał poniżej 80 punktów. No to jest właśnie tak, jak żeśmy już wcześniej rozmawiały, przypominamy, między 70 a 76 punktów ZUS wypłaca dopiero od 1 stycznia 2026, od 77 do 86, od 1 stycznia 2025. Mhm. Także trzeba wniosek złożyć dopiero jak wybije 12 stycznia 2025, jeżeli to jest między 77
77, a 86 punktów. 77, a 86. Czyli otrzymują pieniądze tylko te osoby, które mają punktację od 87 do 100. Także z tym się trzeba liczyć, ale zawsze warto wniosek złożyć i próbować, bo może właśnie się okazać, że to Państwa sytuacja będzie najbardziej wymagała wsparcia takiego życiowego. No dobrze, to my kontynuujemy rozmowę. Jeżeli mamy osobę, która chciałaby zadać pytanie, to bardzo proszę. Witamy na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry Pani Małgosiu, dzień dobry Pani Gościa. Pani Małgosiu, ja mam takie pytanie. Ponieważ mój brat jest od wczesnych lat dziecięcy upośledzony intelektualnie, ma decyzję o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. I tu jest moje, on jest tak, starym kawalerem, bo to jest pan po 60, bezdzietny, mieszka sam, no w strasznych warunkach, rodzice poumierali. On jest właściwie zdany sam na siebie, jest pod kuratelą opieki społecznej. I tu moje pytanie, czy opieka społeczna może w jego imieniu wystąpić o ten zasiłek wspierający? Czy to jest, nie wiem, jak się to nazywa? Jeżeli jest to uregulowane sądownie, to tak, ale jeżeli ktoś pomoże mu wypełnić, a on podpisze, bo jeżeli nie ma jakby tutaj umocowania sądowego, no to nikt z instytucji nie może się za niego podpisać. Musi się podpisać to sam. To znaczy się nie, że po prostu, żeby mogą ktoś wystąpić, go pokierował. Oczywiście, mogą wypełnić dokumenty, przesłać informacje, że są... Podpisze tak, on się sam, a ja podpisze, rozumiem. Ale podpisać pod wnioskiem musi się sam. Tak, i tak można zrobić, oczywiście. Tam jest taki kwestionariusz samooceny i proszę pamiętać, że jeżeli pani brat nie będzie w stanie sam wypełnić tego kwestionariusza, to nie musi tego robić, prawda? Nie, to wtedy, tak jak żeśmy wcześniej wspominały, jeżeli są jakieś uszkodzenia neurologiczne, osoba nie jest w stanie jakby sama siebie ocenić, bo ten kwestionariusz sam tytuł mówi. Kwestionariusz samooceny. Czyli nie oceny przez kogoś ze znajomych czy z rodziny, tylko osoba musi sama się ocenić. Jeśli tego nie potrafi zrobić, to osoba, która oczywiście pomaga wypełniać dokumenty, wpisuje, jaka jest przyczyna. Tam są takie kropeczki. Należy pisać imię i nazwisko. Tak. Tak, zdaje się, z tego co pamiętam. Imię i nazwisko i że osoba jest upośledzona i nie jest w stanie sama wypełnić tego kwestionariusza. I pozostałe strony pozostawić i nie bez. Wypełniać tego kwestionariusza za tą osobę, tak? Bo pani jako siostra może powiedzieć, no przecież rozumiem. Ja wszystko wiem, to tutaj wpiszę. Nie, nie, nie robimy nie, tego. Ja rozumiem. Mhm. Dobra. Tak. Dobrze. I drugie moje pytanie, czy w związku z tym jego upośledzeniem od wczesnych lat dziecięcych, czy również ta instytucja, opieka społeczna może pomóc mu, ewentualnie zająć się tym, żeby wystarać mu się o rentę socjalną. On za rok będzie miał 65 lat, więc przyjdzie kolejny problem. Kto wystara mu się o emeryturę, jak to będzie działało? Rozumiem, że pani chce tu jak najwięcej informacji od nas uzyskać, jednak muszę pani tutaj zwrócić uwagę, że my prezentujemy tutaj Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jesteśmy organem, który wydaje decyzję dotyczącą świadczenia wspierającego. Natomiast te rzeczy, o które pani pyta, dotyczą ZUS-u. Proszę uprzejmie, tutaj pani redaktor prowadzi świetne programy, także przy okazji, jak pani będzie Katarzyno, wywiad. Tak. W przyszłym tygodniu będzie w środę, o ile dobrze pamiętam, a myślę, że tak. W środę będzie pani Irena Szopka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która się specjalizuje w emeryturach i rentach, bo jest naczelnikiem takiego wydziału. W związku z tym proszę zadzwonić i o tą sprawę zapytać naszego gościa. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o świadczeniu wspierającym. I tylko mam takie pytanie. Czy pani brat ma orzeczenie o niepełnosprawności jakieś tak, terminowe? Czy to jest bezterminowe? Bezterminowe. Takie, bezterminowe, czyli to jest już tutaj nie musimy się starać o kolejne jakieś kolejne orzeczenie, tylko ono już jest. No to wydaje mi się, że już chyba wszystko Pani jest Małgosiu, jasne. Dziękuję ślicznie za informację. Program słucham Państwa tak często, jak tylko jest możliwe, natomiast pracuję na zmianę i w przyszłym tygodniu pierwsza zmiana, więc ubolewam nad tym, ale no będę trudno, próbowała. Ale proszę się nie martwić, goście do nas wracają, więc będziemy mogli dopytywać. Dziękuję ślicznie, pozdrawiamy. Miłego dnia, życzę dużo zdrówka, do usłyszenia. Do usłyszenia i teraz pani Jola z Wrocławia. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, moje imię Jola. Ja mam takie pytanie. Moja mama jest dosłownie roślinką w swoim świecie, karmiona jest przez strzykawkę. Ja złożyłam taki wniosek w końcówka maja, początek czerwca. Proszę mi powiedzieć, obawiam się, że to jest strasznie długi termin, jeżeli państwo rozpatrujecie dopiero luty, w lipcu. Mam takie wrażenie, że no takie osoby jak moja mama mogą nie doczekać tej komisji. Ja mogę tutaj podpowiedzieć taką sprawę. Proszę się zwrócić do naszej przewodniczącej z prośbą o przyspieszenie wniosku ze względu na stan zdrowia mamy. My oczywiście mamy na uwadze, ja przepraszam, że ja teraz to powiem, ale osoby, które są w takim ciężkim stanie ze względu na ilość wniosków, które my rozpatrujemy, ponad 20 tysięcy, to takich osób mamy koło 1000 i to też jakby wymaga czasu. Ale jeżeli jest taka sytuacja podbramkowa, no to proszę napisać dwa zdania do przewodniczącej i ona, że tak powiem, zdecyduje, bo ona właśnie jest tutaj osobą, która decyduje o kolejności przyspieszenia. Ale proszę mi powiedzieć, czy ja mam iść do urzędu takie pismo? Nie, proszę napisać do nas, tak jak pani zwróciła się z pocztą. Nie wiem, czy pani elektronicznie wysyła, czy zwykłą... Nie, ja mam osobiście. Bo ja mam pełnomocnictwo. Mam. Proszę uprzejmie do nas podejść, napisać takie podanie do przewodniczącej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z prośbą o przyspieszenie z powodu złego stanu rozpatrzenia wniosku. Tak. No tak, bo to jeszcze jest kobieta, która ma 89 lat i nie ukrywam, że no trudna sytuacja jest. No to jest jakby wyjście w takiej trudnej sytuacji. Proszę z tego skorzystać. Myślę, że to tutaj będzie pozytywnie załatwione, jak zresztą wszystkie sprawy, z którymi tutaj nasi słuchacze się zwracają. Także pani Jolu, proszę skorzystać z tej podpowiedzi. Bardzo, bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę panią. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Pani Ewa Skłocka jest razem z nami. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Jesteśmy w trakcie wypełniania dokumentów, to czy to mąż będzie wypełniał, ale dla mnie nielogiczne, znaczy nie wiem jak to odpowiedzieć na pytanie. Zdolność częściowo ograniczona, przy wymaganiu tych czynności wymagam pokierowania, poinstruowania przez inne osoby. To znaczy ja nie bardzo wiem, często się pojawia też takie urządzenia wspomagające. To ja pani powiem, mąż korzysta często z kuli, z fotela, z krzesła, no muszę mu pomóc. To nie wiem, po co to podciągnąć. Ja już pani odpowiem na pytanie, ponieważ ja kojarzę, o co pani pyta, dlatego że znam na pamięć tą dokumentację. Tu chodzi o kwestionariusz samooceny. Tak, i tak. Teraz, jeśli chodzi o te wspomagające, to właśnie to, co pani powiedziała, to są kule, wózek, jakieś łóżko rehabilitacyjne. Jeśli korzysta z takich rzeczy, to trzeba tam wpisać, z czego korzysta. Natomiast co do tych odpowiedzi, to proszę jednak zwrócić uwagę, że przez cały czas podkreślamy to, że to jest subiektywne odczucie. Tak jak dana osoba się czuje, to odpowiada. I co wpisze, to będzie dobrze. Bo to nie jest kwestia tego, że pani musi się konsultować. Tak, że pani się konsultuje tak? z mężem, że on jednego dnia czuje się tak, drugiego dnia może czuć się inaczej ze względu na osobę, bo jest to osoba niepełnosprawna. I dlatego proszę tutaj jakby nie przywiązywać wagi w danym momencie, jeśli pani czyta i czuje, że tak powinna być odpowiedź, wpisuje pani i tylko tyle. To, i co naprawdę jest w danym momencie, bo tak naprawdę i tak ostateczna decyzja jest, kiedy komisja zobaczy pani małżonka i oceni, jaki jest jego stan, zweryfikuje jakby to, co jest w tym kwestionariuszu samooceny i w stanie rzeczywistym. Tak? Dokładnie. To jest ten moment, kiedy oni zobaczą. Natomiast pani wpisuje to, co w danym momencie mąż czuje i jak to oceniacie. Także tym się nie przejmujemy. Jedno. Proszę bardzo. Bo tutaj jest tak, proszę podać inne informacje na temat swojego funkcjonowania. No mąż często po udarze jest i często boli go głowa. Innych objawów nie ma. Jest po zawale, no to też tak z tym sercem różnie bywa. A czy tu chodzi tylko o to, jak on się porusza po operacjach nóg, czy też te choroby współistniejące? Pani za bardzo jakby tutaj szczegółowo przywiązuje się do tej całej sytuacji. To, co pani w tym momencie mąż czuje, na przykład, nie wiem, wypełniając ankietę, boli go serce, to
pisze pani, boli męża serce w momencie wypełniania ankiety, albo boli go noga, nie boli wiem. Boli go głowa, źle się głowa, czuje. Źle się czuje, bo na przykład muszę jest zmiana pogody. Bo coś dokładnie. Tam, dokładnie. A innego dnia czuje się tak. I to, co pani napisze, to będzie naprawdę dobrze, bo to jest bardzo subiektywne odczucie. Tam nie ma jakichś wyznaczników od A do B, że jak pani wpisze to, to będzie lepiej albo gorzej. To jest raczej taka... Tak. Nie wiedziałam, co tam zmieścić. Jasne, oczywiście, że proszę tak. napisać, co pani napisze, będzie dobrze. Dobrze, to dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Proszę państwa, jesteśmy do 13 na antenie Radia Wrocław. W tym momencie kończymy pierwszą część, ale oczywiście za chwilę część druga. A razem ze mną jest pani Lucyna Szolc z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i rozmawiamy dziś o świadczeniu wspierającym. Pan Józef jest razem z nami. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę uprzejmie, słuchamy pana. Mam pytanie co do orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Bo ja wysłałem dokumenty mojej mamy, 90-letniej, do zespołu wojewódzkiego i otrzymałem i wysłałem jej orzeczenie z KRUS-u. Okazuje się, że dostałem odpowiedź, że to się nie uwzględnia tego. A w audycji usłyszałem, że ZUS-owskie takie orzeczenia uwzględnia się. Wiem, chodzi o te branżowe, jest ustawa taka, która właśnie przewiduje, że te orzeczenia krusowskie sprzed 1 stycznia 1998 nie. roku. Tak? I to jest 2021, no świeże. Więc dlatego panu tłumaczę. Aha, przepraszam. Te sprzed, sprzed 1 stycznia 1998 roku są orzeczeniami, które mówią o tym, że osoba jest niepełnosprawna. Natomiast te po 1 stycznia 98 nie mówią o tym, że osoba jest niepełnosprawna, tylko że należą się z KRUS-u różne świadczenia. I stąd my nie możemy przyjąć tego dokumentu, ponieważ to jest na podstawie tego, że osoba jest niepełnosprawna, czyli orzeczenia o niepełnosprawności. A te KRUS-owskie po 1 stycznia 98 nie są przyjmowane jako orzeczenia o niepełnosprawności. I dlatego tutaj. No słuchamy oczywiście. Bo tu jest wyraźnie napisane w orzeczeniu, stwierdza się trwałą niezdolność badanego do samodzielnej egzystencji od dnia maja 21 roku. To nie ma nic o żadnych dodatkowych, czy od KRUS-u. Tak, ale nic ja... o tym nie ma. To jest orzeczenie, komisja, 3 lata temu była komisja u mojej mamy i stwierdziła na podstawie badań badań, które od lekarza zaświadczeń różnych i z oględzin. Ja nie chcę pana zdenerwować. Ja chcę tylko powiedzieć, że jest taka zgodnie z ustawą, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 97 roku o rehabilitacji zawodowej pani Lucyna, niech na pani nie czyta i tak dalej. Teraz ustawy. Więc właśnie o to chodzi. Jeśli pan się do nas zwróci, my panu jakby tu prawnie odpowiemy. Natomiast musi mi pan wierzyć, że tak jest. Zgodnie z ustawą te KRUS-owskie po 1 stycznia 98 ale może to jest nie niesprawiedliwe, bo jeżeli być tam pan może, ma napisane to wszystko, że jest osobą, ma orzeczenie o niepełnosprawności. Ja nie twierdzę, czy to jest sprawiedliwe, czy nie. Ja tylko twierdzę to, co jest zgodne. Ja czuję się pokrzywdzony. Tak. No niestety tak jest, że niestety my tego nie możemy przyjąć jako orzeczenia o niepełnosprawności, bo niestety ten dokument nie mówi o tym, że ta osoba jest niepełnosprawna. Bez względu na to, co tam jest napisane, tak? To, niestety. Wie pan co, no to jest jakieś niedopatrzenie chyba w przygotowywaniu tej ustawy, bo skoro osoby tutaj z takimi orzeczeniami z KRUS-u są po prostu chyba wykluczone troszeczkę z tej możliwości. Można się zwrócić przecież do ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji, bo przecież to ale stamtąd... kto ma się zwrócić? Przecież nie pan Józef, tylko chyba wojewódzki zespół, skoro widzicie, to że znaczy, jest taki problem, mamy, nie? To znaczy, my mamy tą ustawę, którą chciałam pani odczytać i my się tym kierujemy. No. My tego nie możemy zmienić, to może zmienić tylko system. Ja wiem, że wy dlatego nie możecie, my tylko się opieramy możecie... na ustawie. Nie, ale powiedziała pani, że trzeba zadzwonić i powiedzieć, tak? Czy to dać znaczy sygnał? Zadzwonić, no. Kto ma dać sygnał? Ci, którzy odbierają te wnioski, ale przecież... widzą, że ileś osób z KRUS-u nie może z tego skorzystać. To wy
sygnalizujecie w ministerstwie? No, sygnalizujemy, że jest taka sytuacja, ale no teraz to wymaga odpowiedniej ustawy. No tego się nie zrobi od ręki, tylko to wymaga odpowiedniej ustawy. Ale ja nie każę pani przyjmować tych wniosków i ich akceptować, tylko mówię o tym, że można zwrócić uwagę, bo pan Józef tego nie zrobi. Ale nie o tym dyskutujemy. Panie Józefie, jeżeli taka jest sytuacja, no to nic panu tutaj nie pomożemy, bo jeżeli to orzeczenie nie brane jest pod uwagę z mocy ustawy, o której powiedziała pani Lucyna, no to trudno. Więc ja muszę teraz orzeczenie... Proszę złożyć dokumenty do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i po prostu wtedy oni jak wydadzą orzeczenie, to my na tej podstawie wydamy dalsze decyzje. Natomiast można się od decyzji odwoływać. Natomiast też, tak? Wniosek może pan w międzyczasie do nas złożyć, tak jak żeśmy tu wcześniej rozmawiały z panią redaktor, że tu jakby termin panu nie ucieknie. Ale w międzyczasie pan złoży wniosek w powiatowym ja już i do nas. Złożyłem. Ja już odpowiedź dostałem, że to nie nadaje się. Ja już złożyłem w czerwcu wniosek. Także jest dobrze, jeżeli pan złożył, że się nie nadaje, to może pan na to pismo odpowiedzieć, że składa pan do powiatowego zespołu i że prosi pan o wstrzymanie tego wniosku do dnia otrzymania orzeczenia. Także korespondujemy ze sobą, rozmawiamy i dochodzimy do porozumienia. Aha, a wniosek jest złożony i termin jak gdyby na pieniądze biegnie. Dokładnie. Dokładnie tak. Trzeba po prostu na pismo odpowiedzieć i pomożemy sobie nawzajem tu. O! No, panie Józefie. Dobrze. Niech dziękuję, pan działa panie w takim redaktor, razie. Dziękuję bardzo za audycję. Dziękuję. I za walkę o mnie i za wsparcie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana serdecznie. Pani Bogusława z Tłumaczowa. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, pani Małgosiu. Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie. Ja dzwonię w imieniu męża. Mój mąż ma stopień niepełnosprawności umiarkowany. Dopiero dziś dotarłam do wniosku o wydanie decyzji potrzeby wsparcia. Czy ja te dwa wnioski muszę wysłać i gdzie do ZUS-u ja to wysyłam? Nie, wysyła pani to do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław. Dlatego, że my najpierw musimy wydać decyzję i tą decyzję dopiero pani podłączy do wniosku do ZUS-u, ale to już będzie jakby po... To będzie następny etap, jak już pani dostanie te 87 czy 100 punktów i wtedy już będzie pani o pieniądze składała wniosek do ZUS-u. No ale czy jaka będzie sytuacja, to oczywiście nie wiemy. My tego, to się okaże, prawda? Ale proszę mi powiedzieć, bo mąż ma grupę inwalidzką z Powiatowego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności z Kłodzka. Tak. No, to ja te wnioski do Wrocławia. Do Wrocławia. Tak, bo to trzeba do Wrocławia tak jak wysłać. Pani powiedziałam, adres, dlatego... A proszę mi jeszcze raz, ja już kocha napiszę. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Stop. Napisała pani, zespół. Tak, do spraw. Zespół. Tak. Do spraw. Orzekania. Tak. O niepełnosprawności. Tak. Tak. I teraz mam. Ulica. Plac Powstańców Warszawy 1. Plac Powstańców Warszawy 1. Warszawy 1, tak. 50, 153, to jest kod. 50, 153. Wrocław. Wrocław. Tak. Aha, tam wysyłam, a ja byłam pewna, że... Tak, nie. Dlatego, że wszystkie... Dlatego, że my jesteśmy jedynym organem, który wydaje takie decyzje na 26 powiatów. Dlatego musi pani wysłać to do Wrocławia. Dobre, kocha, za potwierdzenie. Dziękuję serdecznie. No, proszę. Wszystkiego dobrego, kochana. To już wszystko mamy załatwione. Dobrze. Proszę państwa, co mi tu Michał Kazulo pisze? Polscy wioślarze zdobyli brązowy medal olimpijski w rywalizacji czwórek podwójnych. Brawo, brawo, brawo. To ja od razu upiekę swoją pieczeń i powiem, że w sobotni poranek w programie dla seniorów będzie wrocławski wioślarz, który był mistrzem Wrocławia. Będzie opowiadał o swoich zmaganiach sportowych właśnie, więc wioślarze górą. Bardzo serdecznie zapraszamy. No ale teraz już wracamy do świadczenia wspierającego i proszę państwa, kolejna osoba, która do nas telefonuje, Radio Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry, to ja? Tak, to pan. Dzień dobry. Tak. A jak pan dzień dobry, pani Małgorzato, Robert. Panie Robercie, słuchamy pana. Witam pani Małgorzato, witam panie, witam słuchacze. Otóż mam pewne takie szczególne pytanie. Otóż
styczniu składałem w imieniu żony kwestionariusz samooceny. No, 14 stycznia otrzymałem decyzję, z którą się oczywiście zgodziłem, to wszystko. I mam taki dylemat. Otóż do tego kwestionariusza samooceny dołączyłem orzeczenie orzecznika ZUS-u, który stwierdza, że żona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji do końca roku 2025. A decyzja o świadczenie wspomagające jest tylko do końca roku 2024. Co ja mam robić? Jakie kroki mam poczynić? I kiedy? I kiedy pan otrzymał tą decyzję? Decyzję otrzymałem teraz na dniach. Była wysłana 14 stycznia, 14 czerwca z żoną z Wrocławia. Ja oczywiście zaraz po otrzymaniu decyzji zgodziłem się akurat z tym orzeczeniem. To się uprawomocniło i złożyłem wniosek teraz do ZUS-u. No ale i teraz mam dylemat, tak, bo chodzi o ważność akurat tej decyzji. Ona jest do końca roku, tego roku. Tego roku. A tam miał pan na orzeczeniu do 2025? Z tego, co dobrze zrozumiałam. Tak, no, tak, to bo szkoda, mam jedno pan orzeczenie powiatowe do końca 2024, ale przedstawiłem to drugie, bo była taka możliwość do końca 2025. Ja teraz muszę zobaczyć te dokumenty, bo ja panu nie odpowiem. Być może, że po prostu we wniosku był wpisany tak jak pan mówi, ten wcześniejszy dokument i to jakby z systemu się zaciągnęło. I byłaby możliwość pewnie tutaj jakby weryfikacji, tylko że już w momencie, kiedy pan jakby to uprawomocnił i to się stało ostateczne, to teraz teraz musimy tutaj jakby prawnika zapytać, co tutaj, jak tą sprawę rozpatrzyć. Panie także Robercie, niech pan zostawi po za anteną numer telefonu do siebie, to pani Lucyna się skontaktuje i jeszcze sprawdzi wszystkie te dokumenty i sprawdzi, czy będzie można tutaj jakoś jeszcze to wyprostować i pomóc, prawda? Tak jest. No, dziękuję z całego serca. Dziękujemy, pozdrawiamy i słuchamy pani Arleta z Jeleniej Góry do nas telefonuje. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Jestem mamą dziecka niepełnosprawnego, dorosłego chłopca, 19 lat, zespołem Downa, który nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji, ma orzeczenie o niepełnosprawności znacznym z komisji. Proszę mi powiedzieć, jak w sytuacji, kiedy mój sam, nie mam ubezwłasnowolnienia syna, zbieramy się z mężem do tego, troszkę to potrwa nam. W jaki sposób ja mogę złożyć taki wniosek za syna, kiedy nie mam ubezwłasnowolnienia? Czy syn podpisze się na dokumencie? W swój sposób, tak. To już mamy problem rozwiązany. Proszę po prostu tylko takie zwykłe upoważnienie, które można znaleźć na naszej stronie internetowej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jeżeli pani wejdzie w wydział nasz właśnie tam na samym dole, po pierwsze, że jest wniosek do pobrania w PDF, tak zwany kwestionariusz i to upoważnienie właśnie. I tam proszę wypełnić. Oczywiście pomóc synowi, z tego co rozumiem, wypełni pani te dokumenty. Natomiast bardzo proszę, żeby pod wnioskiem i pod upoważnieniem podpisał się syn ze względu na to, że nie jest ubezwłasnowolniony i nie posiada pani odpowiedniego dokumentu z sądu. Jeżeli on się podpisze po swojemu, to my nie będziemy grafologa wzywać. Dobrze. Myślę, że w czasie komisji będą mogły panie to zdiagnozować. Dokładnie. Tak, dokładnie. Jeszcze mam pytanie. Data złożenia to jest data stempla pocztowego, czy data wpłynięcia do państwa? Data wpłynięcia do nas, tak. My czyli zarejestrowania w systemie, tak? Tak, my stemplujemy w momencie otrzymania dokumentu. Bo wszędzie jest tak, że data to jest data wysłania korespondencji. Hipotetycznie 31 lipca mamy dzisiaj. O to pytam. No, co mam pani odpowiedzieć? Wpisujemy datę z pieczątki w momencie, kiedy otrzymamy dokumenty, bo mamy takie tysiące dokumentów, że jakbyśmy analizowali, kto kiedy coś wysłał, to chyba by nam życia zabrakło. W momencie, kiedy przyjmuje kancelaria dokumenty, nabija taką pieczęć odpowiednią wojewódzkiego zespołu, potwierdza to przyjęcie i to jest jakby data u nas, kiedy zaczyna się cały mechanizm. Tak. Pytam się o to w momencie, kiedy dzisiaj jest 31 lipca. Tak? Dziecko hipotetycznie otrzymuje tą większą ilość punktów i ma wyrównanie wypłacane.
No i teraz powinno, zgodnie chyba z prawem, być wypłacane od lipca, a nie od sierpnia, kiedy wpłynie do państwa. Tak mi się wydaje. No tak, ale musi pani zrozumieć, że tak samo to działa w drugą stronę. Jeżeli my wysyłamy dokument i poczta przez jakiś tam czas trwania gdzieś jest... Nie dociera tak, tak szybko, to dopiero tak? W momencie, kiedy pani, tak, pani podpisuje, to dopiero się pani liczy na przykład data, kiedy pani ma możliwość odwołania się, a nie od momentu, kiedy my to wysyłamy. Dobrze. Także to działa w obie strony. Dobrze. Mhm. Bardzo pani dziękuję przede wszystkim. Dziękuję. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. 15 minut pozostało do godziny 13. Wiele pytań, ale z tego, co słyszę, bardzo takich konkretnych pytań. Państwo już wiedzą, o co chodzi tutaj z tym świadczeniem i coś tam w praniu wychodzi, co trzeba jeszcze zweryfikować. Są takie rzeczy, o których trzeba pamiętać. Myślę, że tutaj ta najważniejsza rzecz to jest taka, o czym pani dzisiaj słuchaczom mówiła, że jeżeli kończy się to orzeczenie o ważność tego orzeczenia, to jest bardzo ważne, żeby w odpowiednim momencie poinformować i zawiesić tą procedurę, żeby te pieniądze do nas dotarły po prostu tak, później. Dobrze, że pani zwraca na to uwagę, bo jednak przy tej ilości my mamy kilkadziesiąt tysięcy wniosków, to jest 20 tysięcy. To jest naprawdę ogrom pracy. My nie jesteśmy w stanie jakby tutaj patrzeć ja oczywiście w momencie, kiedy sama to weryfikuję i każdy z nas. Staramy się zwracać na to uwagę, zadzwonić, zapytać, co mamy z tym zrobić, ale nie zawsze jest kontakt, bo nieraz nie ma podanego telefonu, nieraz ktoś nie odbiera. I w tym momencie ten dokument... A tu trzeba działać, a tu trzeba zdecydować, bo nie my decydujemy, kto ma jakie orzeczenie mieć wpisane, tak jak pan tutaj przed chwilą pytał, że miał dwa orzeczenia, prawda, bo są takie osoby, które mają z ZUS-u i z powiatowego i wtedy decydują, które chcą, żeby wpisać. Natomiast zawsze zachęcamy, żeby było z tą dłuższą z terminem ważności, gdyż tak jak mówiłam, z ustawą zgodnie, z ustawą świadczenie przysługuje na okres ważności orzeczenia. Dlatego proszę państwa, żebyście zwracali uwagę, na jaki okres orzeczenie zostało wydane, jeżeli jest to właśnie okresowe, bo jeżeli jest na stałe, no to wiadomo, że to jest zgodnie z ustawą do 7 lat my przyznajemy to świadczenie. Natomiast jeśli chodzi o te właśnie, które są wydane na okres, to proszę zwrócić uwagę i nas powiadomić w odpowiednim momencie, żebyśmy mogli wdrożyć tą procedurę, bo my jesteśmy zobowiązani, żeby wnioskodawca do nas się zwrócił o odpowiednią procedurę. Także ważne, my podpowiadamy, a państwo decydują. Myślę, że ważne jest też, bo są osoby, które już mają decyzję, że nie będziemy sami czekać, aż ZUS nam przeleje pieniądze, tylko my musimy się tam udać i podać numer tej decyzji, prawda? To znaczy, to nie dzieje się mechanicznie, że automatycznie. Że w momencie otrzymania decyzji to już jest jakby koniec. Wtedy dopiero tą decyzję mamy i wypełniamy elektronicznie wniosek do ZUS-u. Jeśli nie potrafimy sami tego zrobić, to panie w ZUS-ie pomagają. I podajemy numer decyzji. Nic tam nie przesyłamy do ZUS-u, tylko podajemy w tym wniosku elektronicznym numer decyzji. I wtedy ZUS odpowiada na ten wniosek. Rozumiem. Bardzo dziękuję. To teraz pan Grzegorz z Wysokiej. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, pani Małgosiu. Witam gościa i witam słuchaczy wszystkich. Ja mam takie pytanie, czy na przykład osoby niepełnoletnie, bo przecież są dzieci chore również, takie rodzice w imieniu dziecka też mogą się ubiegać o taki dodatek? Niestety, przykro mi, ustawa nie przewidziała takiej sytuacji. To świadczenie wspierające jest przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich. A, rozumiem. Dobrze. A stopień na przykład dla osób pełnoletnich bez różnicy jest, tak? Czy jest jakaś różnica? Nie ma znaczenia, jaki jest stopień, czy to jest lekki, czy znaczny, czy umiarkowany. Orzeczenie o niepełnosprawności jest tutaj jakby podstawą do starania się o świadczenie wspierające, natomiast musi być osoba pełnoletnia. Rozumiem. Dobrze. Dziękuję bardzo za informację. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. To ja już szybciutko zaglądam do skrzynki mailowej. Pan Dariusz pyta, ile trzeba czekać na wydanie tej decyzji? Wniosek złożyłem 4 marca. To już jesteśmy w marcu prawie. Tak, jesteśmy pani Małgosiu w marcu i pana też uspokajam. Naprawdę lada moment staramy się całą załogą poświęcić teraz. Sama osobiście wypisuję ostatnio właśnie już też wezwania na komisję. Także staramy się po prostu jak najwięcej tych komisji. Wiadomo, właśnie powiedzmy jeszcze to ważne. Gdzie te komisje, bo nie tylko we Wrocławiu,
Wrocławiu już mamy inne możliwości. Tak, 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 tak. Mamy swoje oddziały, mamy w Legnicy na ulicy Zielonej 13 i w Strzelinie na ulicy Mickiewicza 2. I to są miejsca, gdzie można się spotkać właśnie z tą komisją. Tak, jeżeli my wyznaczymy tam tak w tym miejscu, to wtedy jest jakby bliżej, nie trzeba do Wrocławia jechać. No i te komisje wyjazdowe, my staramy się teraz jak najwięcej zrobić. Tych komisji pozyskaliśmy w ostatnim miesiącu już 57 nowych specjalistów. Pan wojewoda nadał im uprawnienia, także jest więcej osób, które będą tutaj jakby mogły tworzyć komisje, dlatego będzie szybciej. No to dobrze, to przyspieszy sprawa. Porozmawiajmy o konkretach, czyli o pieniądzach, bo pani Zofia pisze, przy przyznaniu 100 punktów, jaka kwota będzie już na rękę dla osoby, która się ubiegała o świadczenie wspierające? Przy 100 punktach, 100 to jest, punktów, tak, to jest na rękę. Od 1 marca 2024 to jest kwota 3919 zł. Na rękę. Tak, to jest na rękę, dlatego że te kwoty są nieopodatkowane, są refundowane z budżetu państwa, zwolnione z postępowania egzekucyjnego, także to jest kwota do wypłaty. Pani Zofia już pyta, czy będzie waloryzowane to świadczenie. Tak. Tak, dlatego że na to ma wpływ wysokość renty socjalnej, bo to jest 220% tej renty. Mhm. Także to w zależności od tego, jaka jest kwota tej renty, tak też te kwoty się zmieniają. Mhm, no dobrze, i pytanie jeszcze w imieniu taty. Złożyłam wniosek o ustalenie punktacji o świadczeniu wspierającym. W tej chwili pobieram świadczenie pielęgnacyjne na ojca. Wniosek został złożony na początku roku i teraz mam ustaloną punktację i jeżeli zgodzę się na świadczenie wspierające, to czy muszę zrezygnować z tego drugiego, czyli tego świadczenia pielęgnacyjnego? Ja powiem tak, tutaj jest właśnie ten jeden przypadek taki zachodzi, kiedy osoba sprawuje opiekę i tutaj posiada, ma ten specjalny zasiłek opiekuńczy, te 2900 coś tam złotych. I tutaj właśnie to jest ten jedyny fakt, że w momencie, kiedy przyznajemy to świadczenie wspierające, to wtedy trzeba wybrać, czy pani rezygnuje z tej kwoty na rzecz właśnie, bo tu jakby, jeśli jest punktacja w granicach 100, no to znamy kwotę przed chwilą, żeśmy mówiły. Tak, no to jest 3000, czyli to jest lepsza prawie 1000 wersja, złotych, tak, więcej. A w tym momencie jakby pani może dodatkowo, wynajmując kogoś do opieki, pójść sobie do pracy coś dorobić. Albo może ma pani możliwość, bo niektórzy na przykład są na emeryturze, mogą sobie odwiesić, więc tutaj jakby są różne możliwości. Trzeba wybrać, ale tu jakby tylko trzeba w wypadku tego zasiłku opiekuńczego, jeżeli ktoś pobiera. Tak, to jest ten jedyna sytuacja. Sytuacja, tak. Dobrze, pani Magdalena z Wrocławia jeszcze. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Ja chciałam się dopytać, jak z tą komisją w przypadku osoby niechodzącej, leżącej? My komisję, tam we wniosku można zaznaczyć, czy pani sobie życzy komisję u nas, czy w domu. I wtedy my przyjeżdżamy do domu. Wniosek złożyłam i nie pamiętam, bo w lutym składałam i nie pamiętam. A zostawiła pani numer telefonu? Proszę zostawić numer, my sprawdzimy i jeżeli się pogorszył stan zdrowia, możemy zmienić na dojazd domowy. To poza anteną już, tak? Oczywiście, nie podajemy wszystkim numerów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, tak oto nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło końca. Jak zwykle bardzo pracowicie pani Lucyna Scholz z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i to nie koniec, bo jeszcze poza anteną zostały sprawy do załatwienia. Bardzo dziękuję.